Moje nazwisko Tadeusz Smreczyński. Urodziłem się w Zatorze 19.04.1924 rok. Wiedzieliśmy o tych, co w Birkenau, że mordują te tysiące ludzi, także krematoria nie były w stanie spalić, bo komory gazowe mogły te tysiące ludzi gazować, ale zwłoki trzeba było palić na stosach. I gdy wiatr wiał od strony Birkenau, to gęsty taki dym o takim słodkawym smaku, bo trudno było nie oddychać, i to było coś okropnego, jak człowiek sobie uświadomił, że to jest rezultat palenia tych zwłok. I zapamiętałem taki epizod. Słyszę koncert, bo była orkiestra spośród więźniów. Grają koncert obok krematorium tego pierwszego. Czerknąłem przez okno, a tam ustawione, to była chyba niedziela, ustawione krzesła i siedzą SS-mani, głównie oficerowie, żony niektórych i personel, kobiety z personelu SS. I słuchają utworów kompozytorów niemieckich i austriackich. I wtedy właśnie wiał dym, wiatr znad Birkenau. I pomyślałem sobie, przecież to jest coś niesamowitego. Tam oni mają świadomość, bo tam był i Lagerführer, że tam są mordowani ludzie i wiedzą, że ten dym stamtąd ciągnie. Oni słuchali muzyki. Więc to idzie ze mną przez życie. Drugi taki epizod. Szedłem właśnie do pracy przy kuchni, te kostki, które kładliśmy. Wczesnym rankiem, jeszcze więźniowie nie wychodzili. I słyszę, ktoś śpiewa arię z Toski, Cavaradossiego. Arię, którą on, jak kompozycja mówi, przed śmiercią śpiewał na tym dachu pałacu w Rzymie. I nieco zwolniłem i zobaczyłem w bloku, który stoi, jak się wchodzi przez tą bramę arbatową, otwarte okno i w oknie siedzi i stoi w pasiakach mężczyzna i śpiewa. Krzyk tej strażnicy przy bramie, podoficer SS krzyczy i wysyła dwóch SS-manów do tego bloku. I głos się nagle urywa. Zabili go. To był Żyd z Brukseli, tenor z opery Brukseli. I wtedy już były selekcje i on został wybrany, ale jego rodzina poszła do gazu. I to było dla niego, tak rozumiem, prawda, nie do wytrzymania. I miał świadomość i postanowił jako artysta tak zakończyć. I dzisiaj jak słyszę wykonywanie takich utworów, które mi się kojarzą z obozem, to wszystko wraca. I to mi się przypomina też, ta scena, i trudno mi słuchać. Że człowiek mimo tej straszliwej sytuacji
jednak był wrażliwy na te wszystkie emocje. I to mi się ciągnie za mną przez całe życie.